Witam Was wszystkich, oglądacie program Spotkanie Poetów z Dziennikarzem. Jest 20.30 i naszym dzisiejszym gościem jest Ignacy Krasiński. Powitajmy go gorąco. Dobry wieczór. Widzę, że macie tutaj czarną czekoladę. Bardzo ją lubię. Dobry wieczór, panie Ignacy. Może pan się poczęstować. Chciałbym panu zadać kilka pytań dotyczących pańskiego życia. Czy może pan powiedzieć coś o swojej młodości? Oczywiście. Urodziłem się w Dubiecku nad Sanem. Byłem najstarszym synem Jana Bożego Krasickiego. Wychowywałem się w domu rodzinnym, potem u matki chrzestnej Teofili z Wapowskich-Podolskiej oraz u ciotki Anny z Sapieżyny z Krasickich. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego pan obrał stan duchowy. Obrałem stan duchowny za sprawą rodziców. Później pisałem o wybranej drodze życia. Szedłem dla grosza i dla chwały Bożej. Gdzie się pan uczył? Uczyłem się w jezuickim kolegium i lwowskim. 1 maja 1751 roku wstąpiłem do seminarium duchowego. Jako młody ksiądz, gdzie pan przebywał, co pan robił, jakie pełnił pan funkcje? Jako młody ksiądz spędziłem 2 lata na studiach w Rzymie. Zamieszkiwałem w hospicjum polskim przy kościele świętego Stanisława, gdzie pełniłem funkcję prowizora opiekującego się tamtejszym archiwum. Jak kształtowała się pańska kariera po powrocie do kraju? Po powrocie zostałem 1763 roku sekretarzem przymasa Władysława Aleksandra Lubieńskiego i zaprzyjaźniłem się z młodym Poniatowskim, przyszłym królem. W grudniu 1764 roku kapitula archidiecezji i włoskiej wybrała mnie kustoszem katedralnym. Rok później otrzymałem probostwo infulackiej w Kodniu. Zostałem także prezydentem Trybunału Małopolskiego. Od roku 1766 roku byłem kanonikiem, a później koadiatorem biskupa warmińskiego. Od panowania Stanisława Augusta rozpoczęła się moja kariera duchowna. Dlaczego został pan nazwany księciem poetów polskich? Zostałem nazwany księciem poetów, dlatego że organizowałem spotkania kulturalne. Był żywo zainteresowany poziomem twórczości w Polsce. Jako bliski przyjaciel i współpracownik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Współorganizowałem z nim obiady czwartkowe. Byłem wybitny poeta. To było moje ostatnie pytanie. Dziękuję panu bardzo, że pan przyszedł. A my się widzimy z nowym gościem za tydzień w piątek o 20.30 na programie Spotkanie Poetów z Dziennikarzem. Miłego wieczoru. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.